Twój początek dnia. Siódma dziewiąta. Moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Stążka-Gawrysiak, autorka bloga dylematki.pl, autorka książek z serii Self-Regulation. Właśnie ukazała się książka w tej serii zatytułowana Świąteczne wyzwania, opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę. Dzień dobry. Dzień dobry. W idealnym świecie siedzimy sobie z dziećmi przy choince, pijemy kakao. Wszystko udało nam się bez stresu przygotować. Dzieci cierpliwie czekają na Mikołaja, słowem sielanka. W rzeczywistości często tak nie jest. Ja bym powiedziała, że prawie nigdy tak nie jest. To znaczy, może są takie momenty, kiedy to się udaje, ale raczej jednak przez większość czasu jest nerwowa trzątanina. Czyli te święta Bożego Narodzenia, a raczej przygotowania do nich mogą być mocno stresujące. W jakich wymiarach? Mogą, właściwie w każdym wymiarze. Ja mogę zacząć od biologicznego. Święta w ogóle oznaczają mnóstwo różnych smaków, zapachów, zmiany właśnie w diecie, tak, jedzenie zupełnie innych rzeczy niż na co dzień. Często przejazdy, czyli niewygoda w samochodzie, w samolocie, w pociągu, jakkolwiek dojeżdżamy do tej naszej rodziny. Często inny rytm dnia, czyli inną porę chodzenia spać dla dzieci, co też bardzo je rozregulowuje. Czyli jakby już w obszarze ciała mamy bardzo dużo różnych stresorów. Po drugie emocje, oczywiście oczekiwanie na Mikołaja, jakieś niepokoje, jak to będzie wyglądało, czy prezent się spodoba, czy ten prezent dotrze do nas, taki jaki powinien być. Obszar poznawczy, no właśnie zastanawianie się nad tym, co nas czeka w czasie świąt, jak przebiegną święta, zwłaszcza tutaj dla dorosłych, zaplanowanie wszystkiego, tak, zakupy, przygotowanie, gotowanie, wciskanie tego wszystkiego w ten napięty grafik. Obszar społeczny w ogóle święta to jest sporo spotkań z osobami, których na co dzień często nie widzimy. No i wreszcie prospołeczny, to zwłaszcza w przypadku rodziców, radzenie sobie z emocjami innych osób, zwłaszcza naszych dzieci, ale nie tylko. I jakieś takie poszukiwanie drogi do tego, żeby te święta były udane, żeby zaspokajały potrzeby różnych osób, jakoś odpowiadały na oczekiwania. Więc tak jak pani widzi, w zasadzie wszystkie możliwe obszary tutaj wchodzą w grę i jest intensywnie. I właśnie o tych obszarach pisze pani i o tych wyzwaniach w książce. Ten stres dotyczy nie tylko dzieci, ale też dorosłych. I kiedy to się wszystko spotka razem, no to może być mieszanka wybuchowa. Absolutnie tak. A rodzice stresują się czym? Tym, czy dobrze wypadną najczęściej? Rodzice, czy dobrze wypadną w czasie świąt, które sami organizują, prawda? Natomiast myślę, że w ogóle same spotkania przy wigilijnym stole mają to do siebie, że jakoś przyciągają nasze wspomnienia, jakoś tak uruchamiają różne emocje z dzieciństwa, które też nie zawsze były przyjemne. Przy stole wigilijnym też różne animozje mogą się pojawić, prawda? Są te takie słynne kłótnie z wujkiem o politykę, czy z babcią o religię, więc tego jest dużo. Czym jest samoregulacja? Samoregulacja najogólniej to jest po prostu radzenie sobie ze stresem, tak? Czy też jakby powrót, dobra samoregulacja oznacza umiejętność powrotu do równowagi po tym, kiedy coś nas z tej równowagi wybiło, to po pierwsze, a po drugie umiejętność takiego zarządzania sobą, żeby być właśnie w takim stanie, w jakim potrzebujemy teraz być, czyli na przykład umiejętność zaśnięcia wieczorem spokojnego, ale też umiejętność jakby obudzenia się rano i jakby przejścia do swoich obowiązków wtedy, kiedy potrzeba. Kiedy nasze dziecko doświadcza różnych stresorów, to samo sobie raczej nie pomoże. Nie, dzieci generalnie rodzą się z taką dość ograniczoną umiejętnością samoregulacji i potrzebują do tego wsparcia dorosłego opiekuna. I na początku ten dorosły jest takim naprawdę zewnętrznym regulatorem, czyli nie wiem, podaje jedzenie, pierś, butelkę, przewija, prawda, otula tak, żeby dziecku było cieplej, albo rozbiera, żeby nie było mu za gorąco. Natomiast z czasem dzieci powolutku uczą się właśnie regulowania swojego ciała, swoich emocji, swoich różnych myśli i tak dalej, ale robią to właśnie w relacji z opiekunem i od tego opiekuna bardzo dużo zależy. To znaczy, czy one będą umiały powracać do równowagi, czy będą się dobrze czuły, kiedy są spokojne, czy będą znały to uczucie w ogóle, czy właśnie niekoniecznie. Czasem nasze dziecko zaczyna krzyczeć, tupać i wyprowadzać nas tym samym z równowagi. Najpierw musimy wtedy wyregulować siebie, żeby zająć się dzieckiem.
Zdecydowanie tak, bo jeżeli dorosły jest rozstrojony, jeżeli on się zaraża tymi emocjami od dziecka, trochę zawsze się zaraża, to dziecku będzie trudno wrócić do równowagi. My jesteśmy w takim właśnie, w takim rezonansie z naszymi maluchami. Jeżeli my jesteśmy napięci, to nawet jeżeli udajemy, że wszystko jest w porządku, jakoś nasza twarz jest jednak napięta, dziecko to odbiera i czuje, że coś jest nie tak, że mama mówi, że tak, wszystko w porządku, ale jej ciało, jej twarz wysyłają inne sygnały, więc dziecko może być zaniepokojone. I dlatego, kiedy mówimy przez takie zaciśnięte zęby, kochanie, jestem tutaj, a w środku nas się gotuje, to nie jest to postawa, która sprzyja uspokojeniu się. Podobało mi się to, co napisała pani w książce, że tak jak w samolocie, w instrukcji, najpierw zakładamy maskę sobie, a dopiero później dziecku, a nie odwrotnie. A jeśli chodzi o te świąteczne wyzwania, wydaje się, że wszystkie dzieci czekają na Mikołaja, że wypatrują go w oknie i tak dalej. Na przykład w przedszkolu, że czekają, ale tak nie jest. Oj, tak nie jest. Ja bym powiedziała, że jest część dzieci, które rzeczywiście jakoś z dużą otwartością i radością podchodzą do Mikołaja, ale jest też całe mnóstwo dzieci, i to niekoniecznie tylko te lękowe, jak bohaterka mojego opowiadania, które po prostu boją się takiej dziwnej postaci, która jest ubrana jakoś tak zupełnie niecodziennie, ma jakąś białą brodę, dziwny głos. No i przede wszystkim wiele osób mówi tym dzieciom, że Mikołaj daje prezenty tylko grzecznym dzieciom i nie wiadomo, czy one są grzeczne i czy zasłużą na prezent, więc ta niepewność może być naprawdę ogromna. A no właśnie, straszenie Mikołajem. Jak nie zjesz śniadania, to Mikołaj do ciebie nie przyjdzie. Co to robi dzieciom w głowie? To znaczy, po pierwsze, no zdecydowanie nasila ten niepokój, który mogą czuć w ogóle na widok Mikołaja, który po prostu wygląda dziwnie, niecodziennie. Ale też myślę sobie, że taki strach, takie napięcie absolutnie nie pomagają dobrze się zachowywać. Bo jeżeli ja jestem cały czas straszona, że jeżeli nie zrobię tego, to Mikołaj nie przyjdzie, to duża część mojej energii, takiej mentalnej, idzie w to, żeby zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami, ale też, żeby poradzić sobie z tym lękiem, z tym napięciem. I w związku z tym tej energii zostaje mi tak naprawdę mniej na to, żeby się dobrze regulować. Więc dziecko, które cały czas jest jakoś tam, nie wiem, sztorcowane i straszone, że jeżeli źle się zachowa, to Mikołaj nie przyjdzie albo da mu rózgę, też było tak za moich czasów, za czasów mojego dzieciństwa, takie dziecko po prostu jest w końcu wyczerpane i to napięcie mu się uleje w postaci właśnie złego zachowania, przed którym rodzice tak próbują je jakby ostrzec. I Mikołaj wtedy wcale nie kojarzy się z jakąś przyjemną sytuacją. Oj nie. Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę o tym, ja opowiadałam, że mam takie zdjęcie z przedszkola, kiedy stoję obok Mikołaja. Mam bardzo złą minę i do dziś pamiętam, że zostałam do tego zdjęcia zmuszona i że bardzo nie chciałam tego zdjęcia w ogóle robić, no ale wszystkie dzieci robiły i przedszkolanki mnie wypchnęły do tego zdjęcia. Jak zachować się, kiedy nasze dziecko boi się Mikołaja albo nie ma ochoty na ten kontakt z Mikołajem? Nie zmuszać, bo jeżeli, właściwie po co my je do tego zmuszamy? Po to, żeby mieć zdjęcie, które jest pamiątką. Ja rozumiem, że pani ma tę pamiątkę i ona jest pamiątką trudnej, nieprzyjemnej sytuacji, pani złości, prawda? Więc nie wiem, czy warto mieć taką pamiątkę. I myślę sobie, że jeżeli dziecko ma zachować jakieś dobre wspomnienie o świętach, no to ważne, żeby tam było mało takiego zmuszania, takiego nacisku, szantażowania. I jeśli na przykład Mikołaj przychodzi do nas do domu, bo zamówiliśmy sobie taką usługę i Mikołaj przychodzi do dzieci i nasze dziecko się boi, jest wtulone w nas, to po prostu nie wypychać, idź do Mikołaja, tylko Mikołaj zostawi dla ciebie prezent, nie bój się, na pewno go dostaniesz i tyle. Tak, ale myślę sobie, że jeszcze warto warto też spytać dziecko przed tą wizytą, czy ono ma ochotę spotkać się z Mikołajem. Tylko problem domu, może być, kiedy jest na przykład szóstka czy siódemka dzieci. I tak, większość będzie chciała. Tak, jeżeli większość chce, oczywiście to, które nie chce, w ogóle nie musi brać udziału w tym spotkaniu. Może sobie siedzieć na kolanach rodzica, może sobie obserwować gdzieś tam przez szparę w drzwiach całą sytuację, więc ja bym na pewno nie zmuszała dzieci do jakichkolwiek kontaktów z Mikołajem. Już pomijając wszystko inne, jeżeli każemy dziecku, nie wiem, przytulić się do obcego faceta, do którego nie chce się przytulić, albo siąść mu na kolanach, no to warto się zastanowić, jakby jaką informację mu przekazujemy. Tak? Że jeżeli obcy dorosły
chce jakiegoś fizycznego kontaktu z nimi, to one muszą się podporządkować. To ja tylko tak zostawię. Kolejna sprawa to komentarze przy wigilijnym stole. Już pani o tym trochę powiedziała. Zwracamy co roku uwagę na to, jeśli chodzi o dorosłych, żeby nie poruszać takich tematów jak na przykład kiedy wyjdziesz za mąż, kiedy się ożenisz, albo kiedy będziecie mieli dziecko, gdzie za tym może stać jakaś trudna po prostu historia. A jeśli chodzi o dzieci, to chyba nie mamy takiej wrażliwości. Oj, zdecydowanie. Tam są takie sytuacje jak pytanie o dziecko, pytanie dziecka o to, czy no właśnie, jak w szkole, czy masz już jakiegoś chłopaka, dziewczynę, czy masz przyjaciół, jakie masz oceny, więc jak najbardziej często się pyta dzieci o takie rzeczy. Albo przez rok na przykład nie przytyłaś, albo przez rok nie schudłaś, czy teraz już jesteś odważniejsza, może masz więcej przyjaciół i od razu to jest takie oceniające, że... Ojej, tak. Tak, to nie jest dobry pomysł na wigilijne rozmowy. I jeszcze jedna rzecz, czyli zmuszanie do jedzenia przez babcie, ciocie czy też wujków. O tym też pisze pani w swojej książce. No babcie w ten sposób pokazują troskę, a to może być też silny stresor. Tak, to znaczy myślę, że to jest taki dwustronny stresor, bo z jednej strony ta babcia napracowała się i ma taki schemat w głowie, że trzeba spróbować wszystkich potraw wigilijnych, że jedząc okazujemy gospodyni szacunek dla tej pracy. Więc też myślę sobie, że warto to zrozumieć, że tak właśnie mają no po prostu kobiety w Polsce, czy nie wiem, kobiety z pewnego pokolenia. Ale dla dziecka takie jedzenie, którego nie zna dobrze, albo któremu nie smakuje, albo któremu dziwnie pachnie, to jest coś autentycznie obrzydliwego. I pamiętam takie porównanie, że proszę sobie wyobrazić, że jest pani gościem gdzieś, nie wiem, w jakimś kraju dalekim i dostaje pani na talerzu jakąś, nie wiem, pieczoną szarańczę, która jest absolutnym przysmakiem. Co pani na to? I gospodyni patrzy pełnymi nadziei oczami na to, jak pani ją będzie zaraz zjadała. Moja mama, ale ona zna doskonale swoje wnuczki, bo ten kontakt jest taki bardzo codzienny, zawsze przygotowuje taką potrawę, która jest pewna, że dzieci je zjedzą i po nią sięgają i do niczego więcej zmuszane nie są. Oczywiście one są coraz starsze, więc coraz więcej tych takich dorosłych, nazwijmy to, potraw jedzą. Mamy też w książce mamy, które tak bardzo chcą wszystko ogarnąć i dobrze wypaść, że wpadają w taki wir frustracji i złości. Jeśli pamiętamy, że nasze mamy i babcie tak się właśnie zachowywały, to nie jest łatwo zmienić ten schemat. Chociaż sobie obiecujemy, ja tak nie będę. Tak, to jest trudne i myślę sobie, że tutaj warto po prostu wprowadzić trochę takiej przestrzeni na przerwy, po prostu, żeby zatrzymywać się i sprawdzać, czy ja robię to, co chcę robić, czy ja na pewno potrzebuję robić, przygotowywać ten siódmy rodzaj śledzia na wigilijny stół, czy raczej jednak potrzebuję napić się herbaty i odpocząć. To jest bardzo trudne, przyznaję, że to jest bardzo trudne. Co jeszcze może stresować dzieci w tym czasie? Przychodzi mi do głowy chociażby kwestia powitań. Tak, powitania są generalnie często stresujące, ponieważ oznaczają przejście z jednego stanu do drugiego. Z tego stanu, że nie widzimy się, do tego stanu, że jesteśmy w jednym pomieszczeniu i jakoś ze sobą obcujemy w jednym pokoju. I tutaj też warto być wrażliwym, takim uważnym na sygnały, które dziecko wysyła, bo często dzieci gdzieś tam chowają się za rodziców albo spuszczają głowę. Warto ich nie namawiać do jakichś tam wylewnych powitań. Mogą powiedzieć dzień dobry albo na początku nic nie powiedzieć. Czasem dzieci po prostu potrzebują trochę czasu, żeby się oswoić. I to nie jest tak, że one są niewychowane, tylko po prostu potrzebują chwili na oswojenie. I myślę sobie, że ogromnym stresorem też jest składanie życzeń dla niektórych dzieci, zwłaszcza dla tych starszych, bo wiadomo, maluchy niekoniecznie w ogóle biorą udział w tym składaniu życzeń. Natomiast taka 6-7-latka, jak Zosia w moim opowiadaniu, dla niej to może być bardzo trudne, żeby po prostu przechodzić od osoby do osoby, zwłaszcza jeśli są to osoby, których za dobrze nie zna, i coś im powiedzieć i przyjąć te życzenia. Tak? Więc to może być takie bardzo trudne. Wyśmianie obaw dziecka to jest najgorsze, co możemy zrobić? Tak myślę. Czyli co? Rozmawiamy, kiedy widzimy, że z naszym dzieckiem już widzimy, poznajemy, że coś tam się dzieje. Tak, ja myślę, że warto przede wszystkim nie naciskać na dziecko, żeby się zachowywało natychmiast w określony sposób. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jakoś przekracza czyjeś granice, tylko warto nie wypychać go do tego, żeby usiadło babci na kolanach albo ją pocałowało, żeby koniecznie zjadło barszczyk, żeby, nie wiem, zaśpiewało tą piosenkę z przedszkola, której się uczyło przez cały grudzień, o Mikołaju, czy o gwiazdce, czy o Jezusku. A może mieć pustkę w głowie nagle, kiedy ktoś prosi o zaśpiewanie.
Tak, więc warto, żeby dziecko miało taką możliwość, żeby sobie po prostu cichutko siedzieć, przytulić się do rodzica, czy wręcz przykleić. Niektóre dzieci mają potrzebę takiego przyklejenia się do rodzica. No i tyle. I myślę, że to już bardzo dużo. I to jest właśnie klucz do tej samoregulacji wobec świątecznych wyzwań, ten spokój i rozmowa? Myślę, że tak, ale też spokój rodzica, bo jeżeli rodzic jest bardzo zdenerwowany, rozstrojony, niewyspany, zabiegany, niecierpliwy, to dziecko też ma takie poczucie trochę braku bezpieczeństwa, też jest zaniepokojony, też się tym zaraża. Czyli brak stresu przed świętami w 100% możliwy raczej nie jest, ale możemy sobie pomóc. Jak? O tym przeczytają Państwo, przypomnę, w książce przypomnę jej tytuł. To jest seria Self-Regulation, świąteczne wyzwania, opowieści dla dzieci. Taki jest tytuł tej książki, a jej autorka Agnieszka Stążka-Gawrysiak była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.